Cześć, tutaj Tomek Delimat, witam na kanale 13 Runda. W kolejnym odcinku z cyklu Knockout na dziś pokażę Wam przerażający cios legendarnego Roya Jonesa Jr. z początków jego zawodowej kariery. Grozę budzi nie tylko samo uderzenie, ale także, a może i przede wszystkim reakcja znokautowanego zawodnika. Sam Jones przyznał niedawno, że był to najmocniejszy cios, jaki zadał w całej swojej karierze. W 1988 roku Roy Jones Jr. wywalczył srebrny medal Igrzysk Olimpijskich w Seulu w kategorii lekkośredniej. Złota w skandaliczny sposób pozbawili go sędziowie, bo choć w finale Jones był wyraźnie lepszy od Koreańczyka Park Si-huna, arbitrzy przyznali zwycięstwo reprezentantowi gospodarzy. W maju 1989 roku, w wieku 20 lat, Amerykanin rozpoczął karierę zawodową. Royowi Jonesowi wróżono wielkie sukcesy i dziś już wiemy, że te przepowiednie sprawdziły się. Pięściarz urodzony na Florydzie błyszczał od początku zawodowej kariery. W kwietniu 1992 roku, mając rekord 16-0 i 100% współczynnik nokautów, zmierzył się z Artem Seruano. Zawodnik z Ugandy miał całkiem obiecujący początek kariery, ale szybko został zweryfikowany i niedługo przed pojedynkiem z Jonesem poniósł 4 porażki z rzędu. Było jasne, że dla wschodzącej gwiazdy Roya Jonesa Jr. Art Seruano nie będzie stanowił żadnej poważnej przeszkody. Ostatecznie walka skończyła się już w pierwszej rundzie. Zwróćcie teraz uwagę nie tylko na nokautujący cios, ale też na reakcję Seruano. Patrząc na wytrzeszczone oczy i przerażoną minę Arta Seruano po zainkasowaniu ciosu z prawej ręki, naprawdę można było mieć poważne obawy o jego zdrowie. Na szczęście zawodnik stosunkowo szybko doszedł do siebie. Na ring wrócił 4 miesiące po walce z Royem Jonesem i boksował jeszcze przez 4 lata, zwycięstwa przeplatając porażkami. Roy Jones Jr. po odniesieniu kolejnych 4 zwycięstw w maju 1993 roku pokonał Bernarda Hopkinsa i został mistrzem świata federacji IBF w kategorii średniej. Był to dopiero początek jego długiej bokserskiej drogi pełnej chwały. W 2015 roku w programie The Hurt with Colin Cowherd Jones, zapytany o to, który cios był najmocniejszym w jego karierze, wskazał właśnie na uderzenie nokautujące Arta Seruano. The undefeated Roy Jones Jr. Pierwszą zawodową porażkę Amerykanin poniósł dopiero w 1997 roku w nietypowych okolicznościach. Traktuje o tym mój film Zemsta Roya Jonesa Jr., którego obejrzenie chciałbym Wam w tym miejscu polecić. Zapraszam też tradycyjnie na stronę 13 Runda na Facebooku oraz do śledzenia mojego Twittera, do którego link znajdziecie w opisie. A na dziś mówię Wam już do usłyszenia.